Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś kolejny już raz w gierce Supraland. I cóż, w dzisiejszym epizodzie, po tym jak ostatnio zdobyliśmy wspaniałego MacGuffina czy jakoś tak, no kontynuujemy naszą przygodę. Jak widzicie, jestem z powrotem w wiosce Czerwonych. I jako już mamy wielkie oszczędności, kupujemy obrażenia miecza plus 3. Ten to sposób, jak to się nazywa, różnica między obrażeniami miecza, a obrażeniami kawki jest coraz mniejsza, więc no. Może jeszcze się okaże, że niedługo znowu będzie warto korzystać z mieczyka. A póki co jeszcze, jak tutaj przy tym jestem, to w sumie właśnie chciałem powiedzieć, że w sumie nie sprawdziłem tam tego miejsca, więc dzisiaj tam pójdziemy. Po czym udamy się tam i tak. Ogólnie dzisiaj można powiedzieć, że właśnie chciałbym takie zwiedzanie zaległości delikatne. Jakiś klocuch, którego znowu nie rozwalę. I wiecie, kontynuację. Bardzo, ale to bardzo przyjemnie mi się gra w Supralanda, muszę przyznać. I tak, dlatego też właśnie będę kontynuował serię, nawet jeśli się nie będzie oglądało, bo po prostu chcę to przejść, chcę wam to pokazać, bo a nuż okaże się, że ktoś jeszcze tego nie znał. A gierka naprawdę wygląda wspaniale, super się też gra. Nie, naprawdę, moim zdaniem nie ma za dużo wad, o których można by mówić jak na razie. No może po trochę delikatnie problemami z optymalizacją 4K, no ale halo, to jest 4K. A więc... Drogą teraz zauważyłem dopiero jakieś takie tutaj te deski. Okej, czyżbym znalazł coś jeszcze kolejnego? Tak, jeszcze kolejne, no proszę. Max zdrowie plus 5, kolejny raz, jak miło. No ale tak, proszę, tutaj jakieś dwa groby, które prowadzą... Jeszcze gdzie indziej. A czy to zadziałało? Zadziałało, dobra. Proszę. To ja tutaj delikatnie sobie gadam o tym, że chcę zwiedzać, zobaczyć zaległość, a to nagle takie piękne rzeczy i kolejne ulepszenie plus 5, no. No super po prostu, ale wiecie, no nie spodziewałem się tego wszystkiego. Au. To bolało i to nawet bardzo. Ale mniejsza, skoro już przy tym jesteśmy. I możemy tak szybko tutaj wrócić, to tak i... Okej. Nie rozumiem do końca. Chodzi, ale tak. Okej? Chyba, żebym coś zepsuł. Okej, dobra, chwila, fioletowa farba. Okej. Tak, dobra. Więc tam możemy zmieniać kolor farby, tak przez przypadek jeszcze odkryłem. Tutaj ja próbując tam wepchać kostkę. Ale mniejsza. I tak, no, w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. A, tak, dobra, już pamiętam. Muszę wam przyznać, że Supraland jest też jedną też z niewielu gier, które gram z włączonym Steamem na online non-stop. Nie dlatego, że ja pożyczam od kogoś, tylko dlatego, że chcę. Gdyż tak, no, dla tych, którzy mnie znają, to może być wielkie zaskoczenie, ale najczęściej siedzę na Steamie offline, po to, żeby nie dostawać właśnie dziwnych powiadomień, innych takich rzeczy, żeby spokojnie móc grać bez nabijania godzin. Nie, żebym jakoś szczególnie dużo grał, ale... Ale tak... Okej, to ciekawe, no ale wracając. A tutaj teraz Supraland... No, ogrywam po prostu Steamem online, bo chcę zbierać wszystkie achievementy, które... Jak głupie się tu w sumie pokazują. I tak, po prostu jako, że ta gierka jest jaka jest, prawdopodobnie drugi raz jej nie będę przechodził. Wyjątkiem może być ewentualnie DLC-ek. Crash, czy jakoś tak, który oczywiście powiem wam szczerze, z chęcią ogramy, jeśli będzie kiedyś na przecenie. Albo go ktoś mi sprezentuje po ograniu już tutaj podstawowej gry. Ale tak, no ze względu na jej charakterystykę, to przyjemności aż takiej wielkiej z drugiego podejścia może nie być. Chociaż kiedyś na pewno będzie taki moment, że zechce mi się jeszcze raz zagrać, no ale wracając. A no, jako że po prostu jest charakterystyka jaka jest, nie chcę pominąć żadnego achievementa, a wiem, że jeśli gram na online, to jest najmniejsza szansa, że jeśli już jakiś achievement ma się odblokować, tego dostanę. Bo prawda jest tylko, że na offline często achievementy się zabogowywują i no, nic się nie dodają. Ale tak, mniejsza, już opowiedziałem swoją historię życia, to teraz możemy skupić się na tym wszystkim. Tak, mam tutaj jakąś piłę, jakieś rzeczy i przyciskę. Szkoda, że pewnie otworzymy przyciski, tam będzie trzeba szybko pobiec czy coś, żeby to zrobić i... Okej, dobra. Się zadmiło, to teraz powinniśmy biec, czy jak? Bo w sumie... Garniam. Nie, tylko
Te trupki wszystkie biegną jakieś... Nie wiadomo czemu... Tam? Aha! Dobra! Czyli to jest taki... Aha! Chyba rozumiem. Będziemy musieli ty... Tower Defense'a chyba... Robić! Aha, chyba tak. No tak, na to wygląda, tylko... Ocie! Okej, otrzymuję sporo obrażenia od tych starczami. A więc w sumie nawet nie wiem, jak za bardzo z tym walczyć, ale okej. Jest, dzieje się i tak w sumie. To chyba powinienem się skupiać na tym, żeby szybko eliminować ich wszystkich. A o ile to w ogóle ma sens? I jakoś się to uda? Okej, telefragiem mogę ich bić, na szczęście. Ale samej kostki nie stworzę. Halo, telefrag. No nie działa, no to nie wiem, czy zginę przez to, że mi nie działają mechaniki gry. Ale okej, padłem i tak, no. Okej, jest tu jakieś takie dziwne wyzwanie i w ogóle to miejsce jest dziwne, więc kiedyś tu jeszcze przyjdziemy, ale dobra. Póki co wiecie, zobaczyłem i to się liczy. Kolejne dziwne coś z nami. I dobra, co jeszcze takiego powiedzieć? W sumie się już pogubiłem, co chciałem. A, dobra, już skojarzyłem. No ale właśnie w związku z tym, że gra jest jaka jest i no niekoniecznie może się chcieć kiedyś zagrać ponownie, co stwierdziłem, że w sumie na tyle, ile się da. Teraz to zauważyłem dopiero. Ale tak, właśnie chciałbym przejść na 100% nawet, więc no może na live'ach kiedyś, chociaż ja live'ów nie robię, więc prawdopodobnie będzie to na odcinkach. Ewentualnie w ostateczności z wielkim smutkiem i żalem mogę to zrobić sam prywatnie, ale wiecie. Rzadko kiedy gram samemu, osobiście, prywatnie, więc tak, pewnie na odcinkach będę was zamęczał po prostu stuprocentowaniem gierki. A póki co, no, jesteśmy tutaj, we wiosce znaleźliśmy, tak, teraz dokładniej, żeby było wyraźnie powiedziane, milion jakichś dziwnych rzeczy, których, nawet się nie spodziewam znaleźć. Więc teraz ostatnie co zostało, to tylko jeszcze posprawdzać takie tej skałki, bo chyba na nie jeszcze nie właziłem wcześniej. Wiem, że tu mogą być też właśnie jakieś fajne sekrety powrzucane w taki sposób. I oszukujemy system w taki sposób i czy coś... Jeszcze nie, ale może jeszcze wyżej będzie. O, no i tak właśnie. Chyba na tym się skończy cały odcinek Znając Życie, żeby to tak biegał w tej wewte bez celu. A. Okej, dobra, wiem chyba gdzie jesteśmy. Tak, wiem, i nawet jakąś skrzynkę, żebym znalazł przez przypadek. Szansa na obrażenia krytyczne miecza? Plus 5. Twoja szansa 10%. Okej, czyli mamy szansę na jakieś super krytyki, fajnie. Spadliśmy na szybkę i dalej nic. Chociaż tak, widzę przez tą szybę, widzę to tam. I właśnie, jak tu już jeszcze jesteśmy, to warto pozbywać się może różnych tych grobów drewnianych, co też szybko zrobimy. I teraz kolejna rzecz, jak lazłem do tej wioski, to też przypadkowo zauważyłem jedną rzecz, którą zaraz wam też postaram się pokazać. Tylko najpierw musimy tu właśnie pokonać wrogów, bo no, wiecie, jeśli tego nie zrobimy, to będzie ich, no, dużo. No ale tak, prawdopodobnie znalazłem rozwiązanie jednej z zagadek późniejszych. Zresztą w sumie nawet nie tyle co późniejszych, co teraz, bo patrzcie. Był tu wróg, strzeliłem. Więc podejrzewam, że no, już wiem, jak się tam dostać. Jeszcze wyżej, by tam na pewno kojarzycie, że było przejście wyżej. I tak dalej, więc no. Teraz, kiedy już to przez przypadek odkryłem ostatnio, to teraz możemy to zrobić tak, jak to gra by chciała. I zobaczyć, jakie są tam tajemnice. I no, jak już to ogarniemy, to będzie super. A jeszcze taka informacja dla tych, którzy mogą się zastanawiać w ogóle. Ale takiego widzę w Superlandzie, bo to póki co jest proste, nic wielkiego, kreskówkowa grafika, no to... Co w sumie kreskówkowa, raczej taka dziecięca bym powiedział, bardziej niż kreskówkowa. Ale wiecie, o co chodzi. To szczerze powiedziawszy, co w nim widzę, no... Ja po prostu lubię takie gry też czasem prostsze, takie...
lżejsze, łagodniejsze, jak zwał tak zwał. Więc no, ja się cieszę, że po prostu znalazłem sobie Supralanda, czym w końcu mam okazję w niego zagrać tak właściwie. Zdrowie plus 5, jak przyjemnie. Głównie dlatego, że no nie zawsze można siedzieć w poważnych, mrocznych klimatach, czy jakichś takich cięższych grach. Czasami trzeba się zrelaksować. Po prostu właśnie czymś tego typu. A poza tym uwielbiam zwiedzanie, tak jak tutaj chociażby właśnie chodzenie po jakichś dziwnych zakamarkach i w ogóle. No i są tutaj też elementy logiczne. A jak wiadomo, to kiedyś obiecywałem, że będę starał się zawsze jakąś gierkę logiczną zarzucać. Widać, jak mi wychodzi niestety, ale no. Nawet jeśli nie mogę gry logicznej, tak prawdziwie logicznej właśnie wam pokazywać, no to zawsze można takiego Supralanda chociażby, czy coś podobnego zarzucić, które ma elementy logiczne. Chyba zaraz znowu będziemy mieli Maxa Monet. No. Ale tak. No więc, co tu chciałem dodać jeszcze? Tak, to właśnie to chyba, tyle. Supraland po prostu łączy w sobie wiele przyjemnych innych aspektów, które no razem połączone po prostu z tym wszystkim dają bardzo satysfakcjonujący element, moim zdaniem. A teraz tak, no niszczymy groby, niestety więcej pieniędzy nie pozbieramy, mam nadzieję, że one nie poznikają. I tak, sprawdzałem kamiennych, nadal się nie da. I chyba wszystko tu mamy ogarnięte, czy coś jeszcze tutaj trzeba będzie? W sumie nie wiem, poza tym, a nie, dobra, jest jeszcze jeden. No i jest tutaj taki czarodziej zły, niedobry, którego na szczęście szybko pobiłem. I w sumie mogłem tego teraz nie niszczyć, byłoby lepiej nawet. Okej, okay. I tego ostatnio nie otwierałem? Wydaje mi się, że to robiłem, ale mniejsza. Dobra, idziemy po prostu, chodźmy do niebieskiej wioski. Niebieska wioska jest bardzo blisko i w ogóle, wow, jakieś nowe miejsce. Wygląda dosyć fajnie, mi się podoba to wszystko, takie olbrzymie strzały i w ogóle, okej, okay. Kamienny grób. Tylko przeciwnik, którego mogę łatwo pokonać w ten sposób, tak? Nie ruszam tych grobów, bo jeśli monety miały poznikać, to potem będą problemy. A więc nie ruszam. Nie ruszam. Prawda moja, jak to się nazywa, chęć. No, maksowania, zbierania, eksplorowania i innych takich rzeczy już mówi co innego, ale tak, no. Ja tego nie ruszę. Co? A cichaj tam, wróg. W ogóle. Więc ile zajęło mu zbudowanie tej tak zwanej piaskownicy? 6 godzin, potem odpoczywał przez godzinę. Szaleństwo, co nie? Nawet nie wiem, o czym oni gadają, chociaż tak, wiem, że to jest nawiązanie do Biblii, religijności i tak dalej, teraz tak. Mam nadzieję, że ta barma jest wystarczająco stabilna, by utrzymać w ryzach kościanego rycerza. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Jakaś brama przy okazji, co? Kamyczek. Aha. Widzisz, to jest coś cennego, ja nagle mam tutaj to tak odłożyć po prostu? No bez przesady. Okej. Okay. Jakieś fale ultradźwiękowe, czy co to jest? Nawet nie wiem, ale dobra, mniejsze, może pójdźmy tam do królowej już. O, przy okazji widzę coś takiego. A, to pozwala temu surować, dobra. Jeszcze nie wejdziemy do środka, kochanie. Musisz zdobyć dwa magafiny z niebieskiego i fioletowego kryształu. Potem wróć do mnie. Oczywiście, jakby inaczej, nie może być tak prosto. Ale tak. Trochę dziwne, że tak gra, niby mam prosty cel, mam iść do Króla Niebieskich, a ciągle będzie nam rzucał jakieś dziwne inne rzeczy. No, w sensie okej, okay, ja to rozumiem, nie mam do tego żalu, pretensji, ani żadnych innych uwag. Zrozumiałe, że nie może to być jak szybko. W szczególności jak widziałem, ile tutaj tych achievementów jest. Okej, baterka. Bateria. Czemu powiedziałem baterka, to nie wiem. Supracell. Okej, okay. Nawiązanie chyba do Duracell. A, i też zapomniałem powiedzieć jeszcze coś, co zauważyłem ostatnio. Otóż, wyobraźcie sobie. A co to za jakieś brama? Jakaś. Tam nie dostaniemy. Ale tak, nie powiedziałem tego wcześniej, bo nie zwróciłem tu uwagi, ale jak ostatnio zbierałem właśnie te zaległe monetki. Wszystkie. Później sobie prywatnie jeszcze tak trochę połaziłem, to zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż okazuje się, że te klocki, po których chodziliśmy, chociaż łudząco mogą przypominać tak zwane Lego, nazywają się LOL. Tak.
Wiem, dziwne trochę, ale no tak się zdecydowali je nazwać, więc no. I w ogóle po co ta bateria, to nie wiem. Chociaż tak, no. Jak jest, to pewnie po coś będzie, więc... Powiem szczerze, jak już to zauważyłem, to się spodziewałem, że to może być do tego... O właśnie, przy okazji, owocek, tak. Musimy być na pełni życia, żeby dostawać więcej monet. Pełni życia to jest szansa, że życie wypadnie nam z wrogów zamiast monety. Już teraz i tak bez znaczenia. Idź mi stąd! Idź stąd! Dobra, spadnij na niego kostka, spadnij. Kostka mogłaś się bardziej postarać. Dobra, mniejsza. Teraz kolejny jakiś gościu. Okej. Okay. Włosy He-Mana. Kradzież włosy legendarnego wojownika He-Mana. Dzięki starannie obciętym końcówkom możesz stwierdzić, że właśnie zrobił sobie fryzurę i musiał się polknąć w drodze powrotnej do domu. Bardzo to smutne. Kiedy się odwracasz, zauważasz, że bez włosów wygląda śmiesznie. Wszystkie pamiątki tak. Okej. Okej. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim, poza okej. W sensie, wiem, że to jest jakieś nawiązanie do postaci jakiejś, tylko... I cholery nie jestem w stanie skojarzyć, co to może być za postać. Ale mniejsza, póki co... Tak, i... Tam jest chyba przejście, co takie do niebieskiego kryształa, więc tak. Jeśli tam jest przejście, którym mamy iść, to najpierw muszę tutaj pobiegać jak głupi. Też w sumie pobiegać jak głupi, nie ma po co. Na modulacji nie mamy miejsca, a innych rzeczy tutaj dosłownie nie widać, takie pustawe. Dobra, w sumie pójdziemy. Co mi szkodzi, tylko... Locek. Zamknięta brama. Tu też dziwny klocek i czerwone deski, które... Przecież można zniszczyć i w taki sposób możemy tutaj przejść. Teraz tutaj zamknięte, czy jakoś coś możemy z tym zrobić? Podejrzewam tylko jedną rzecz. Okej, czyli moja teoria była prawidłowa. A poniekąd, jeśli chodzi o to wszystko i... Znowu jakiś pirat jest. Znak zapytania i wykrzyknik i nie ma go. Już raz kiedy widzi... Dobra, wyraźniej, wolniej, nie mogę tak się śpieszyć z mówieniem, ale... Okej. To już nie pierwszy raz, kiedy go widzimy, tak swoją drogą. A przynajmniej mnie się tam wydaje się. Bo chyba już go widziałem naprawdę w kilku miejscach. Nie wiem, czy gra znowu trochę nie kartkuje, ale jeśli tak, to wybaczcie. Niestety nic więcej się z tym zrobić chyba nie będzie dało. Ale tak, no wracając, po prostu zastanawiam się, co to za postać. Bo definitywnie jest kimś istotnym, jeśli to po prostu... Ważnego. Włączę to coś, jeśli zniszczysz wszystkie drewniane groby na tym terenie. Okej, czyli włączy nam chyba to jest teleport, jeśli zniszczymy wszystkie groby. Dobra, możemy przekazać co? 23 gwiazdki. Nawet nie wiem, do czego to służy. Dobra. A, tutaj co mamy? Dawaj kasę! Obrażenie krytyczne pistoletu. Szansa obrażeń krytycznych mieczem. Niesamowitościomierz. Max zdrowie i max monety. Max monety oczywiście. Niesamowitościomierz. Pokazuję, jak jesteś niesamowity. Każda otwarta skrzynia, jak kupiony przedmiot, sprawiają, że jesteś jeszcze bardziej niesamowity. Okej. Weźmiemy wszystko i mamy te gwiazdki w sumie teraz. O, jak fajnie. To chwilę, to mogę otworzyć? Tak! Okej, dobra, czyli to tak działa. Okej. A to jakiś większy sens to wszystko? O. Tam nie przejdziemy. A tutaj coś jest? A tak, tylko jakby czegoś tutaj brakowało. Działa w sumie. I coś poza tym tu mamy. Skrzynka, dobra. Monetki, dobra, to się przyda. Szkoda tylko, że no, strasznie szybko się zapchamy znowu monetami. Wiecie, po prostu nasza ilość monet nadal nie jest jakaś taka
powalająca. Ale właśnie, w sumie, kiedy już tutaj mamy więcej Max Monet, to może warto byłoby pobiegać i poniszczyć te groby, wiecie. Tak jak na scen tej gościu prosił, chociaż powiem szczerze, nawet bym nie powiedział gościu. Dla mnie wygląda trochę na jakiegoś bezdomniaka. Tak. Więc uznajmy, że to są bezdomniaki, chociaż prawda jest pewnie zupełnie inna, ale tak. Żeby nie było, nie ma tu na celu kogokolwiek obrażać. Ja po prostu tak nazywam po swojemu i tyle. Ale tak. Dobra, wszystkie drewniane groby. Nie wiem, ile ich tu jest i ile jeszcze będę musiał szukać. Altar nie wydaje się jakiś wielki, więc potencjalnie szybko powinno to pójść. A co my tutaj mamy? Halo, czy ktoś palił mi tu w piaskownicy? Nie podoba mi się to, nie wolno palić, papierosy są złe. Nie no, tak na poważnie, chcecie to sobie palcie, jeśli macie już skończone 18 lat. Oczywiście palenie szkodzi zdrowiu i jestem tylko świadom, nie będę nikogo okłamywał, że jest inaczej i tak dalej, ale no kim ja jestem, żeby wam mówić, co możecie robić, a co nie? Jedne co to tylko powtórzę, żadnych podpowiedzi czy spoilerów, jeśli o to nie proszę. Bo no, żeby nie było, okej, chcecie, to sobie piszcie, ale najczęściej, jeśli będą tutaj jakieś zbyt dosadne podpowiedzi, a tym bardziej spoilery, to będę po prostu kasał komentarz początkowo. Jeśli będzie się to pojawiało notorycznie, to ostatecznie pożegnacie się z możliwością komentowania u mnie. W sensie, wy będziecie dalej komentować, ale nie będę niczego z tego widział i nie będę się jeszcze przejmował. Za dużo się rozgadałem, więc skupmy się teraz. Tej gości powie, ile jeszcze tego mamy do zniszczenia, czyż to otworzył. Dwa pozostały. Okej, dzięki za informację. Więcej mi nie trzeba. I tu jest jakiś farmer? Opracowałem nowy przepis. Woda i jedno czerwone nasionko. Umieść się w mojej maszynie w jaskini nasionka. Znajdziesz? Okej, woda i czerwone nasionko. Fajnie, tylko ledwie prowadzą do niebieskiego kryształu. Powinieneś tam iść. Okej, tylko wezmę wodę. Okej, chyba już wiem, tylko dobra, czyli tu mamy zraszacza. Muszę w takim razie nabrać do gąbki wodę i czerwone nasionko. Okej, dobra, ciekawe. Dawaj kasę i nic więcej, no spoko, tylko jakby, no ja już nie mam pieniędzy. Mam pieniądze, ale wszystko wykupiłem, a za darmo ci tak nie będę oddawał. Gąbka już chyba namokła. Dobra, to teraz szybko musimy gąbkę zanieść, zanim wyschnie. O ile one mogą wyschnąć. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, szybko. Gąbka. Dobra, jesteśmy już chyba na miejscu. Dalej mnie zastanawia też ten metal, bo w sumie możemy z nim zrobić, a jednak daje się blokować kilka przejść, bo to już dla przypomnienia, nie pierwsze miejsce, gdzie go widzimy. Był chyba jeszcze w sumie tam, gdzie na początku byliśmy w tej rurze, wiecie, zobaczyć, dlaczego wody nie mamy. Co odkryliśmy, że niebiescy przeciwko nam działają. Okej, sprytne, czerwone nasionko. Beczce. Dobra, nosząc nasiono możemy spokojnie skakać, z gąbką nie. Fajne. To sobie naprawdę ma sens, bo wiecie, nasiono jest dużo lżejsze niż taka przemoczona, pełna, duża gąbka, więc tak. I okej, uwaga. Czerwony soczek. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy w ogóle te białe nasionko dolali. A, mogę aż spróbować, zobaczyć później może. Podwójne zdrowie. Owoce powinienem mieć teraz 20 punktów zdrowia zamiast 10. Była zmiana, tylko czy to jest w ogóle potrzebne aż tak bardzo? W sumie nie wiem. Ale dobra, mniejsza o to. To teraz skupmy się na ten rozwalaniu grobów. A jeszcze gdzieś nam właśnie te dwa zostały, jak on sam powiedział. Tutaj byłem chyba, więc tak. Chociaż dobra, tam coś u góry też jest, może
Tam coś będzie, jeśli chodzi o to. Jesteśmy za słabi, jeśli chodzi o skakanie. Żeby sobie tam... Po prostu, więc no. Szukajmy może wrogów, bo w sumie wrogowie... analizować mniej więcej, gdzie są groby. Dobra. Mamy system w sumie w ten sposób, idąc tak teraz. No trochę tak to wygląda, jakbym miał zepsuć systema. To bardziej mi zachęca, żeby tutaj przyjść. Halo, nie spadaj! Nie spadaj. Przez strzelca. Okej, okay, widzę strzelca. Nie wiem, skąd się pojawił. Trzeba będzie chyba. Trzeba będzie chyba się nim zająć. I póki co... wykluczyli. Okej, okay, dobra. Mamy klucz, ale... nie wydaje mi się, żeby naprawdę to był prawidłowy sposób, żeby się tam dostać. I przy okazji wróg zniknął. Także no. A nie, jest! Jest tutaj jełop niemyty, zły, niedobry. W takim wypadku stamtąd przychodzi jakiś przeciwnik. Jest... ale ten nas zauważył, więc... ja. Po prostu go pobijmy i... skoro on wychodzi, to... takie słabe przeciwniki chyba wychodzą z drewnianych. On to już... no w sumie pędzi z kamiennego. Ale i tak. Dobrze, widziałem już tutaj jeden drewniany. Kolejny tutaj jest, więc... może zaraz to znajdziemy. Okej. Okay. Nie, dobra, definitywnie tutaj muszą... nawet ci słabi wychodzić z kamiennych, skoro... wiecie... dwa drewniana, widzę tutaj tak dużo tych słabiaków. Chwila. A i tędy. Jesteśmy zaraz tu wyżej. Super. Tutaj możemy nie dać rady tak po prostu, więc... bardziej pokombinować, czy coś? Nie wiem. Wydaje mi się, że... nie. Tam nie dostaniemy. Okej. Okay. Czyli jakkolwiek mam tam wejść, to nie tędy. Dobrze. Dobrze. O, tu jest za wysoko w sumie, więc... wejście w ogóle, bo nie widzę żadnej szansy. Może coś, jakoś. Może jeszcze by jakoś wyszło. Nie, milimetrów brakuje. Czyli w naszym przypadku nawet może ułamków milimetra. Ale no, niestety, ni cholerę mówiąc szczerze, nie widzę. Nie widzę szansy na to, żeby tam się dostać, więc... chyba będziemy musieli to zostawić na kiedy indziej. Na tym może? Teraz w sumie? Bo nie wiem, po co to zrobiłem. Okej. Ja mógłbym jakby tę platformę zablokować w różnych pozycjach. Bo na co mi to? Jak ktoś? Bo w sumie się w tym nie orientuje. To totalnie mi nie pasuje. Sensem po prostu, co tutaj miałbym zrobić teraz? Ale dobra, mniejsza z tym. Idźmy może dalej, tak będzie najlepiej dla wszystkich. Okej, okay, tak, tutaj, super. O
Okej, wiecie co, chyba wydaje mi się, że wiem, o co to będzie chodziło. Tak, dokładnie. Sprawdziłem z mechaniki, której nas uczyli jakiś czas temu. Dokładnie. I teraz czuję się po prostu smart, że to wymyśliłem, czy właściwie smart, czy coś takiego, wiecie, jak stonks i tak dalej, tego typu. Nie jest to nic szczególnego i w sumie byle idiota powinien to ogarnąć, ale tak, ja się z tego będę teraz tutaj cieszył, że potrafię myśleć. A teraz co my tu mamy? Aha, tędy nie przejdziesz. Jaki ma to sens? Powiem szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że jakoś coś trzeba. Gdybyś mógł sprawić, żeby platforma zatrzymała się na środku. Okej, ten NPC, wiem już co mam na myśli. Wiem co mam zrobić. Idź kostko, won. Nie potrzebujemy cię teraz tutaj. Ale tak, powiem wam szczerze, wiem już co zrobić. Jak mówiłem, ta gra nie jest trudna, a jej pomysły są na tyle fajne i proste, że no. Łatwo tutaj się połapać z tym wszystkim. Nie, ten przycisk, jak zwykle mi się plączy. Okej, tak. Dobra, doskoczyłem, teraz tak. I powinna się bąknąć, zrzucić kostkę, a jednocześnie zostać na środku, przez co łatwo się dostaniemy dalej. No, tak. Ort, po prostu. Super, teraz możesz tam doskoczyć. Ups. Ej, chwila, co? Teraz się otworzyło. Dobra, nie ogarniam. Ten pirat, po pierwsze, miał jakiś też ten, jakby blaster. To jest pierwsza rzecz, a druga... zniknął w zielonej mgle. Okej. I jesteśmy w jakimś kolejnym miejsce przypominającym jakąś wioskę? Ha, w sumie tak. Tak, to jest chyba jakaś znowu wioska. Tylko ciekawe, czy tutaj będzie, wiecie, spokojniej niż tam. Tak, chyba ładne miejsce. Widzę tutaj trochę pniaków, trochę kwiatuszków, jakieś kryształki. To uważa, że gigantyczne dziecko kontroluje wszystko. Dlaczego nie możemy tego zobaczyć? Wiem, że on istnieje, bo gdyby nie istniał, nie byłby nas tutaj. Hello. No hello, po prostu takie... Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Tak, to po prostu kolejny potwierdza, że jesteśmy tylko malutką zabaweczką. Ale mniejsza. Tutaj mamy chyba znowu rurę kolorującą. Dobrze myślę. Aż te płoty sprzedają się znakomicie, odkąd pokolorowałem je na biało. Tutaj po prostu kolorowanie. Po prostu wkładamy te kwiatki do rury, aby uzyskać biały kolor. To może wyssać kolor praktycznie ze wszystkiego. Okej, czyli to co tutaj odkryliśmy to w sumie... Nie odkryliśmy, to powinniśmy to odkryć jakiś czas temu. Aha, co to mówił? Niebieskiej wiosce myślę, że pan cud był niebieski. To oczywiste, że był czerwony. Pan cud. FTW. Jego syn. Co? Okej, okay, to jest chyba znowu nawiązanie jakieś religijne do tego Jezusa. A mniejsza, hej. Okej, okay, bezdomnik. Pomóż mi dostać się do kaplicy, a otworzę ci wielkie drzwi. Okej. Okay. Ale o co chodzi? Czy co, mam tutaj stanąć jakoś? Tylko po co? Nie wyglądasz na zbyt świętego. Okej. Okay. Nie rozumiem, ale mniejsze. Kolejny jakiś taki, czyli to są chyba zwykli ludzie, niebezdomniaki. Zardzewiałe kostki, pierścienie i cylindry. Nie tylko bezużyteczne, ale też zardzewiałe. Weź jedno. Masz już swój zardzewiały przedmiot? Okej. Okay. Zasobażony krytycznym pistoletem, plus 5.
zardzewiałe. A, ciekawe jak to będzie wyglądało, jak to pomaluje na ten, na biało. O, patrz, jaka ładna kosteczka teraz. W sumie fajne, fajne. Ja coś z tym pomaluję to wszystko. W ogóle ten. A właśnie, chwila. To jest jakieś takie... Ta aureola jakby to może, to mu pomoże? Halo? Ale dobra, dobra. Okej, okay, i co? Wasza świątobliwość jest trochę zardzewiała. No ta w sumie burza jest rdzawe. To musimy to pokolorować na biało? Nie, pewnie... Pewnie tak samo jak wszystko na żółto, ale... Ale w sumie na biało też takie ładne. Ale właśnie zobaczmy może, czy biało to jest prawidłowe. Wiecie, osobiście wątpię, ale może, może. Chociaż dobra, zobaczymy naprawdę, bo to wydaje się ciekawe, jak zobaczymy wszystkie reakcje na kolorki. Wasza świętobliwość ma zły kolor. Aha. Tak, czyli faktycznie musimy tutaj na żółto to zrobić. Tak najbardziej oczywiste. Okej, to kradniemy im lampę. Podamy lampę do maszyny kolorowej. Pryskamy. I jej, mamy świecące żółte. Ale tak, zanim mu to damy i się tym zajmiemy, to jeszcze zauważymy, że on tu ma takie rdzawe. Mam nadzieję, że masz ku temu dobry powód. Wrzeszczą na mnie. Jest zardzewiałe, to spróbujmy zobaczyć, czy można to się jeszcze ten, jak to się nazywa, poprawić. Oddać teraz takie kolorowe, ładne. Co? Chwila, co? Halo. Wiecie co, ja chcę tylko to odstawić w prawidłowe miejsce. Chwila, to się sam naprawi? Czy będzie tak się kręciło dziwnie teraz? Nie wiem, ale zostawię to tak już. Nie ma co. A, i teraz jeszcze wracając do wszystkiego. Wydaje mi się, że ten z zardzewiałymi... Może jeśli by miał na biało, to byłby zadowolony, bo wiecie... Ci tutaj mówią, że no, odkąd pomalowaliśmy na biało, to się sprzedają wspaniale. To wiecie, może jeśli jego rzeczy się pokoloruje też... no ten, jak to się nazywa? No, na biało to będzie jakoś lepiej. Wiecie, to jest tylko taka moja dziwna teoria. Biały kostki, pierścienie i cylindry. Tak, tak. Wyjaś swój zardzewiały przedmiot już dzisiaj, no oczywiste. Było ciekawe, że gra ma strasznie mało muzyki. No niestety. Ale tak, teraz pomalujemy wszystko na biało i zobaczymy, czy nagle będzie zadowolony z naszej decyzji życiowej, że tak to nazwę. A jeszcze tylko... Okej. Okay. Prawa? Chyba coś zbugowałem tam, ale dobra, mniejsza. Masz już swój zardzewiały przedmiot? Okej, czyli on po prostu jest maniakiem rdzy i nic się z tym nie zrobi. Szkoda. Wiecie, chciałem pomóc biednemu chłopowi. I tam w sumie w tej wiosce chyba już niczego więcej nie ma. No, a jeśli jest, to nie umiem tego znaleźć, więc kiedy indziej to zrobię. I dobra, jeśli będę otworzyć drzwi, kiedy wejdzie do kaplicy, to łatwe to będzie. Spodziewam się większych wyzwań. W jakim razie podstawa logicznego myślenia jest wystarczająca, żeby to wszystko ogarnąć. I uwaga, uwaga, uwaga. Prawdziwy Duch Święty! Wchodź! Super! I bez aurololki. True Holy Spirit! Achievement, kolejny. Aurolka nam niepotrzebna, mamy przejście. Ciekawe, czy da się tam zobaczyć, co tam się dzieje. Ale mniejsza.
Nie zastrzelisz wrogów, dopóki nie wyłączysz generatora tarczy, przykro mi. A, nie wiem, o co chodzi, ale okej. W tym domu jest sporo kart kluczy. Jak się tam dostaniemy? Okej. Z włączoną tarczą pociski nie zrobią im krzywdy, choć miecz zada drobne obrażenie. Okej. Zostało 6. Dzięki tobie mogłem otworzyć kolejną filię. Wcięliśmy czerwone beczki, a dostaniesz ciekawe rzeczy. Okej, czyli tutaj czerwone i... Monety raz 1,5, za 15 biorę oczywiście. Połowa czasu odnowienia pistoletu? Za 40, dobra. A faktycznie, możemy szybciej strzelać, fajne, fajne. O, i przy okazji drewniany grób, którego w sumie... A, nie możemy zniszczyć, dopóki jest to tarczka. Cokolwiek tutaj się dzieje, co trzeba będzie się starać i... Aha, 4 obrażenia. No dobra. A tutaj potrzeba... Czegoś czerwonego, tutaj czegoś białego. Tutaj mamy monetki ukryte za krzaczkiem. Wspaniałe. No i przy okazji czerwone beczki. Czerwone beczki. Chyba wiem, na czym będziemy stać w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o końcówkę. Wiecie, będziemy szukać czerwonych beczek. Jako, że ja uwielbiam ulepszenia. A póki co robimy rzeź, także nawet nie widać, co się dzieje na kamerze, na ekranie, ale dobra. Mniejsza z tym i... Okej. Strasznie dużo tutaj tych wrogów. Najwidoczniej niełatwo będzie sobie z tym poradzić tak w pełni, ale... Ja tam wierzę w swoje możliwości, więc jakoś to zrobimy. Okej, gotowe. Ej, okej, to jest dziwne. Co on tu mówi? Chce się tam dostać? Pozwól, że sprawdzę mój dysk. 1 000 000 jedynek. Z danych na moim dysku informuje, że nie możesz wejść. Okej. Okay. Nawet nie wiem, o co chodziło, ale dobra. Takie, no nie możesz wejść i tyle. A, tutaj trzeba fioletowego pocisku, albo mnie się wydaje. Teraz jakaś skrzynka, której nie mogę zniszczyć, rzecz jasna, bo jakby inaczej. Dobra. I teraz tak, tutaj, nie wiem po co nawet, ale tak, idziemy, więc jej, super i w ogóle. Tą drogą, strasznie to wydaje się. Nagle będzie moment, w którym będziemy mieć kolorowe. Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Nie mam pomysłu. Wydaje mi się, że jeszcze nie na ten czas, więc nie ma co się z tym śpieszyć. Ale dobra, mamy czerwoną beczkę, przynajmniej tyle. Z pozytywów jakichkolwiek, więc tak. Idziemy do gościa od razu, zobaczymy, co dostaniemy. A on coś tu powie. Musisz znaleźć sposób, aby trafić w ten duży przycisk, który otworzy drogę do niebieskiego kryształu. Żebym się teraz tym interesował. A, dobra, już wiemy, jak tam wejść, nawet swoją drogą. Po te karty klucze, nawet nie wiem, co to jest, ale dobra, i co my tu mamy? Połowa czasu odnowienia pistoletu, jeszcze wie lepiej? Okej! Wiecie co, wydaje mi się, że gra dosadnie mówi, bo odłóż miecza, to jest twoja nowa broń. Szkoda tylko, że no, widzicie, tam ta energia się strasznie wolno ładuje, więc... Mogę fajnie zrobić sobie taką salwę, ale po tym, jak ją zrobię, to w sumie... No nic więcej z tego nie będzie i... Ojej, w ogóle teraz zobaczyłem, że 43 minuty, więc już powinniśmy kończyć odcinka. Ale tak, jeszcze zanim to zrobimy, to pozwólcie, że wylecę tutaj. Cokolwiek jest takiego wielkiego, ważnego. Karty klucze. Okej. Było. Też. Wszędzie potrzebujemy kart kluczy. Okej. Dobra, mniejsza z tym teraz. Ale tak. Widziałem tu właśnie jakieś miejsce na tą białą kartę klucz. Ja obstawiam, że pewnie jak wejdziemy tutaj, to dostaniemy potem inny kolor karty klucza. Zielona? No zielona, ty... Biała i czerwone kwiatki. Nie ma czerwonych kart kluczy. Ale nie, wiecie co,
to, że widzimy tutaj białą i kwiatki, to już sugeruje wystarczająco dużo. Myślę, że dziwne, że to będzie działało, ale okej. I co tutaj takiego? Szybko zupełnie amunicji plus 66%, 0,35, 0,75, okej. Znacznie szybciej, fajnie, fajnie. No ale cóż, nie ma czerwonych kart kluczy, smutne. Jednak mimo wszystko na zakończenie odcinka udowodnię, że jednak są. Zrobimy czerwoną kartę klucz, a potem zieloną kartę klucz. I na tym po prostu jeszcze, wiecie, jak to załatwimy, to zakończymy epizoda. Żeby nie było, bo i tak trwa już 45 minut. I no. Jak widzicie, gierka powoli się rozkręca, ma coraz nowsze pomysły. Chwilę, tam ktoś u góry był? Nie, nie. Jeden z tych tutaj po prostu jak zwykle wołał bez powodu w sumie. Ale dobra. Biała karta klucz. I teraz szybko, potrzebujemy tylko i wyłącznie kwiatka. Wiecie, co tak mi zastanawiam, w sumie zielonych kwiatów nie ma, to... Dobra, nie było tematu już, mam teorię, jak to zrobić. Ale póki co, czerwona karta klucz. That's how electronics works. Obviously. Czyli oczywiście, w ten sposób działa elektronika. Chociaż wiecie, co to się taki tytuł achievement jest, to może to nie zadziała? Okej, co ciekawe zadziałało, bo już myślałem, wiecie, że to jest takie na zasadzie... Skoro jest taki tytuł, to po prostu nie zadziała i tyle. Ale nie, jednak... Przyjemnie, udało się, zadziałało. I... Wyłączyliśmy barierę. Okej, dobrze. Nie ma bariery i... No, jak mówiłem, kiedy załatwimy już tutaj to szybko pójdziemy jeszcze po zieloną kartę klucz. Otworzymy, co jest za zielonym, a resztą zabijemy się w kolejnym epizodzie. Tylko mam nadzieję, że nie wyrzuci mnie gdzieś nie wiadomo gdzie. Słyszałem od jednego gościa, że ponoć czasami go wyrzucało z powrotem do łóżka w wiosce startowej. Jak stanął w jakimś dziwnym miejscu, chociaż mnie coś nie spotkało i... Green keycard, achievement za zdobycie zielonej karty klucz. Ciekawe, że dajmy achievementa dosłownie za każdego kroka. Bo wiecie, no tak naprawdę tutaj to było oczywiste, jak już się zrobiło jedną, że w sumie drugą będzie tak samo. Ale dobra, mniejsza o to, nie mam co narzekać, w sumie im szybciej zdobędę achievementy, tym lepiej. A i właśnie, teraz nie pamiętam nawet, czy na początku odcinka to mówiłem, ale co jest najsmutniejsze tak w sumie. Dużo moneta, która daje 10, fajnie. Ale tak, otóż okazuje się, że nawet jeśli bym chciał zdobyć 100% tej gry, to tego nie mogę zrobić, bo uwaga, uwaga, 50% achievementów, mniej więcej. Tam 50% zaokrąglałem, bo nie liczyłem dokładnie i nie sprawdzam całej listy. W sumie dobra, szczerze mówiąc, w ogóle tej listy nie przeglądałem. Po prostu wziąłem tylko liczbę. Ale tak, to właśnie około połowy coś tak obstawiam, ale ogólnie ileś tam achievementów jest bezpośrednio z dodatka, a oczywiście liczą się do procentu ukończenia podstawki, więc trochę to smutne. Ale tak, dopóki nie przejdę dodatka, jak złotek zwał, to nie ma co liczyć na stówkę. Taki delikatny smuteczek, czy nawet bardzo mocny smuteczek, ale no nic z tym nie zrobimy. Byłem tutaj na dole, chyba jeszcze nie, to może znajdziemy jeszcze jakąś beczkę. Ale tak, w sumie tutaj biegam, niszcza, powinienem kończyć tego odcinka naprawdę, więc... Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało się. I cóż, w następnym odcinku zobaczymy co dalej. A póki co, to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej hej!